Kapitan Hubert Grzesiowski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, zastępca komendanta powiatowego. O godzinie 15:22 dyżurny stanowiska kierowania otrzymał informację o pożarze w zakładzie Stolmach na ulicy Wiejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Na miejscu zadysponowano 14 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, 60 ratowników. Okazało się, że pali się hala produkcyjna zakładu produkcji meblarskiej. Powodowało to bardzo duże zadymienie, co utrudniało działania straży pożarnych. Trwa akcja dogaszania oraz oddymiania. Po dojeździe na miejsce zdarzenia otrzymaliśmy informację od pracowników zakładu, że w momencie powstania pożaru w zakładzie przebywało około 50 pracowników. Wszyscy byli już na zewnątrz, sprawdzone z listą, także była potwierdzona informacja, że nikt nie został w środku. Przy pomocy kamery termowizyjnej lokalizujemy zarzewia ognia, bo paliła się duża część powierzchni dachu. Były zarzewia ognia wewnątrz, pomiędzy tymi płytami. Także w tej chwili sprawdzamy jeszcze, czy nie ma jakichś zarzewi ognia. Halo.